sponsorem programu są Militaria.pl. Dzień dobry, zapraszam na podsumowanie dnia z WarNews.pl. Armenia. Armenia i Azerbejdżan uzgodniły wymianę jeńców wojennych oraz dalsze działania na rzecz normalizacji stosunków i zawarcia porozumienia pokojowego w związku z trwającym od dziesięcioleci konfliktem. Zgodnie z umową, Baku zgodziło się wypuścić 32 żołnierzy z Armenii w zamian za uwolnienie przez władze w Erywaniu dwóch wojskowych z Azerbejdżanu przetrzymywanych w armeńskich więzieniach. Republika Armenii i Republika Azerbejdżanu podzielają pogląd, że istnieje historyczna szansa na osiągnięcie długo oczekiwanego pokoju w regionie. Oba kraje potwierdzają zamiar normalizacji stosunków i zawarcia traktatu pokojowego w oparciu o poszanowanie zasad suwerenności i integralności terytorialnej, podano w komunikacie, którego uzgodnienie poprzedziły rozmowy przedstawicieli obu państw. Białoruś. Prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenka będzie nietykalny, gdy przestanie sprawować swój urząd. Takie zapisy pojawiły się w nowelizacji ustawy o białoruskiej głowie państwa. Dzięki nowym przepisom Łukaszenka, jak i jego rodzina mogą liczyć na pełne bezpieczeństwo. W dokumencie zadbano także o utrudnienie procesu wyłonienia następcy prezydenta. Kandydat będzie musiał spełniać zdecydowanie bardziej restrykcyjne warunki, a gdy zacznie sprawować urząd, będzie dysponował ograniczonymi prerogatywami. Izrael. Intensywne walki między żołnierzami izraelskimi a bojownikami Hamasu toczą się na południu Strefy Gazy, gdzie obecnie uwięzionych jest blisko 2 miliony cywilów. Nie ma tu domu, w którym nie byłoby broni, powiedział portalowi Times of Israel dowódca operującego w Dżabali oddziału izraelskiego. To niewiarygodne. W rzędzie kilkudziesięciu sąsiednich domów znaleźliśmy dziesiątki wyrzutni rakiet. Znaleźliśmy kałasznikowy pod materacami, w szafach na ubrania. Nie wrzucano ich tam nagle znikąd, schowano je tam, mówi dowódca oddziału. Oficer stwierdził, że rozmieszczenie przez Hamas broni i infrastruktury w obiektach cywilnych było próbą wykorzystania wrażliwości, którą kiedyś mieliśmy. Szkoły, pobliski cmentarz, przychodnia to są miejsca, w których skoncentrowano większość szybów wiodących do tuneli. Myśleli, że tam nie uderzymy, to też tam znaleźliśmy znaczącą infrastrukturę wroga, powiedział wojskowy. Według resortu zdrowia rządzonej przez Hamas Strefy Gazy liczba ofiar śmiertelnych w tym regionie wzrosła do 17 tysięcy zabitych. Ministerstwo nie podaje, jaką część tej liczby stanowią ofiary cywilne, a jaką polegli w walce terroryści. Sekretarz stanu USA Antony Blinken skrytykował działania Izraela i stwierdził, że istnieje rozbieżność między deklarowanymi przez izraelski rząd zamiarami ochrony ludności cywilnej, a rzeczywistymi ofiarami. Zdaniem Izraela robi on co w jego mocy, aby uniknąć ofiar wśród cywili, wliczając w to ostrzeżenia o przeprowadzeniu operacji wojskowych. Jednocześnie Izrael pozostaje zdeterminowany do zniszczenia Hamasu. Jak podają dziennikarze Euroactive, 7 grudnia prezydent Joe Biden rozmawiał telefonicznie z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu i królem Jordanii, podkreślając podczas rozmowy krytyczną potrzebę ochrony ludności cywilnej i oddzielenia jej od Hamasu, w tym za pomocą korytarzy, które umożliwiają ludziom bezpieczne przemieszczanie się z określonych obszarów działań wojennych. Korea Południowa. Jak informuje serwis polon.pl, powołując się na dane Washington Post, Republika Korei przekazała niebezpośrednio Ukrainie więcej pocisków artyleryjskich 155 mm niż cała Europa razem wzięta. Koreańczycy od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę nie zdecydowali się na wysyłkę żadnego sprzętu wojskowego na rzecz Ukrainy. Tłumaczyli to swoją postawą neutralności. Seul obawiał się, że zaangażowanie militarne po stronie Kijowa spowoduje, że Rosja zacznie wspierać wojskowo i technologicznie Koreańczyków z północy półwyspu. Dodatkowo Korea ma bardzo rygorystyczne przepisy dotyczące eksportu uzbrojenia w obszary, gdzie toczą się działania zbrojne. Koreańskie wsparcie jednak okazało się konieczne. Według Washington Post amerykańska administracja traktowała kwestię głodu pocisków jako kluczowe wyzwanie w ramach przygotowania do letniej kontrofensywy ukraińskiej. Pomysłodawcą zwrócenia się o pomoc do Seulu był Jack Sullivan. Według niego przy rozplanowaniu odpowiedniej logistyki powietrznej
powietrzno-morskiej na Ukrainę poprzez sojusznicze państwa w ciągu 41 dni mogłoby trafić 330 tysięcy pocisków kalibru 155 mm. Amerykanie rozpoczęli rozmowy z Koreańczykami, którzy mieli być otwarci na dostarczenie amunicji, pod warunkiem, że nie trafi ona na Ukrainę bezpośrednio. Pierwsze dostawy koreańskich pocisków miały się rozpocząć już w styczniu 2023 roku. Według źródeł gazety od tego czasu Korea stała się drugim pod względem większości, zaraz po Stanach Zjednoczonych, dostawcą amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm na Ukrainę. Polska. Umowę na pozyskanie 152 egzemplarzy armatohaubic Krab dla Wojska Polskiego zatwierdził w piątek minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Jak zaznaczył szef polskiego MON, celem resortu jest wymiana sprzętu z postsowieckiego na nowoczesny. Siła Wojska Polskiego jest pochodną siły i potencjału polskiego przemysłu zbrojeniowego, stwierdził Błaszczak. Unia Europejska wesprze oczyszczanie Bałtyku z niewybuchów. Cieszę się, iż udało się pozyskać pieniądze na kwestię, która może nie wydawać się pilną, ale której nie można odkładać w nieskończoność, bo już teraz zagraża ona środowisku, naszemu zdrowiu i bezpieczeństwu, przekazała europosłanka Anna Fotyga. Była szefowa MSZ podkreśla, że problem niewybuchów w Bałtyku i wsparcie Unii Europejskiej w likwidacji tego problemu trwa już od 2019 roku, gdy Komisja Europejska zorganizowała pierwsze kolokwium w tej sprawie. Rosja. Federacja Rosyjska może mówić o istnej czarnej serii. W czwartek i piątek doszło do dwóch incydentów z udziałem towarowego Tupolewa oraz Boeinga. W obu maszynach chwilę po starcie doszło do pożaru silników. Samoloty musiały zawracać do portów lotniczych i awaryjnie lądować. Rosja wszczęła już śledztwo w sprawie piątkowego incydentu Boeinga, na pokładzie którego znajdowało się 176 osób. Ukraina. Polskie organizacje pozarządowe, które od pierwszych dni rosyjskiej inwazji na Ukrainę włączyły się w pomoc dla społeczeństwa tego kraju, nadal gotowe są udzielać mu wsparcia, powiedział polskiej agencji prasowej uczestnik konferencji Polska Solidarna z Ukrainą, która odbyła się w Kijowie. Na spotkaniu zaprezentowano 100-stronnicowy raport o pomocy polskich organizacji pozarządowych dla Ukrainy, przygotowany przez Konfederację Inicjatyw Pozarządowych Rzeczpospolitej. Możemy być dumni z tego, co zrobiliśmy. To faktycznie był zryw potrzeby serca, oświadczył Kamil Rybikowski, wiceprezes KIPR. Ta pomoc dotyczyła i nadal dotyczy Ukraińców, którzy są w Polsce, ale i pomocy humanitarnej, która wciąż trafia na Ukrainę, dodał. Coś nadzwyczajnego stało się na nowojorskiej giełdzie tuż przed atakiem Hamasu na Izrael. 2 października odnotowano rekordową liczbę transakcji krótkiej sprzedaży funduszu AAS, największego funduszu ETF operującego akcjami izraelskimi. Czy jest możliwe, że informacja o uderzeniu, o którym nie wiedział rzekomo nawet Mossad, posiadali ludzie obracający papierami wartościowymi w USA? Były szef amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełdy oraz naukowiec z Uniwersytetu Columbia przygotowali publikację, która sugeruje, że choć atak Hamasu zaskoczył izraelski wywiad, to ktoś wiedział o nim wystarczająco dużo wcześniej, żeby zbić na tym fortunę. Dziękuję, że byliście z nami i pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału. Sponsorem programu były Militaria.pl.